Witam wszystkich hodowców i hodowczyni gołębi pocztowych. Jesteśmy dzisiaj u mnie na gojennikach. Tu jest gojennik rozpłodowy, tak jak widać. Tam jest tylko jeden młody biały gołąb. On będzie tutaj jakoś tak z tydzień i wtedy wrzucę go do młodych, żeby po prostu się przyzwyczaiły. Klatki nie ma, bo mój dziadek dzisiaj brał i wywoził mi gołębie. Jest dzisiaj sobota. Za tydzień jest pierwsze koszowanie gołębi. Młódki mają wodę zrobioną do kąpieli. Już były na 3 treningach, jeszcze teraz zrobię 2-3 może. No i jest konkursowy lot. Mam 30 młodych, tu muszę umyć, bo wczoraj miałem siłę natury. Muszę umyć to. Wtedy co jest dalej? No tutaj to jest... Gołębie siedzą na jajkach. Wysyłam młode do... kolegi z Ostrowa Wielkopolskiego, mam dla jego obrączki. Tu zaraz pokażę może te obrączki. Tu mam dla niego obrączki, wysyłam mu do Ostrowa Wielkopolskiego, oddział 0100. Wtedy tutaj, co młode dostają teraz? Młode dostają, no nie wiem czy widać, muszę latarkę włączyć. O, dostają karmę. Dostają karmę, wtedy tutaj, co tu jest? Holenderka z tym samcem, on w ogóle ma 4 młode, bo siedzi jeszcze z jedną samicą w parze, sparował się 2 samicami i ma młode. Ma tak, ta holenderka, to jest oryginalny Artur Pawelec z tym samczykiem z Belgiem, ma młode. Tutaj gdzie jest napisane 143 i 2597 i wtedy on ma z samicą czewską, tam siedzi w tym młode, to są samica lotowana z mojego wujka gołębi z Kopmanów, z Hormansów od mojego wujka. Wtedy u góry siedzi czerwony, nie wiem czy idzie widać. Oj, ostrość. Czerwony Kopman od mojego wujka. I on siedzi z tym samczykiem, też od mojego wujka. Tam jest biały z Delbara. Dostałem go, tego białego Delbara. Sorry w ogóle, że tak długo filmów nie było. Gołębie zostały tym spryskane, zaszczepione zostały. Co tu jeszcze wypowiedzieć? To nic ciekawego, no w sumie. Co tu by powiedzieć? Nic ciekawego. Zobaczę, młodym wstawiłem, żeby się wykąpały. Chodź. Jest 32 sztuki, ale 2 sztuki nie będą lotowane, 30 mam na spisie. Te 2 mulemansy nie będą lotowane. Młodych będę planował dzisiaj wieczorem sprzątać, gdy wypuszczę je na oblot. To jest plan, żebym posprzątał u nich. Bo za tydzień już pierwsze koszowanie. W ogóle miałem taki przypadek, że młode zaczęły mi znosić jajka, nie wiem czemu. Zaczęły w ogóle nieść jajka i każdy do mnie, żebym leciał na wdowieństwo, ale pomyślałem, że nie polecę na wdowieństwo, tylko normalnie z daszka, czy tam nawet z celi. I zobaczymy. Miałem uchowane 30 sztuk u siebie, nie, 27 sztuk się miałem uchowanych. Wtedy miałem jednego, 2 od pana Lademana i 2 od pana Fusowskiego. Od pana Fusowskiego są obydwa. Od pana Lademana jeden zginął, a z moich nic nie zginęło i nic nie zostało zjedzone. No, tak to wygląda. Tu jest... Nie widzę, szukam tego Delbara. Bo mam jednego Delbara tutaj. O, tam siedzi. Przyjechał właśnie mój dziadek i pewnie będzie mówił mu, o której gołębie przyszły i jak przyszły. Tak to wygląda. No i chcę nagrać coś z relacji z lotu, pewnie nagram. No to co, zostawcie łapeczkę, subskrypcję, komentarz. Ja wam za to dziękuję wtedy, jeżeli zostawicie
No i co? Będzie nagrany, może jutro trening nagram, jeżeli jutro dam na trening. I na pewno będą loty nagrywane. Więc trzymajcie kciuki, żeby dobrze gołębie wracały. No i co? Dobry lot.